No dobra, 17:55, hej, się tu Paweł Gmik, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. Oczywiście musiałem coś tam szybko zrobić, a ten właśnie zapisałem. Ciekawe, czy to tam w ogóle? Aha, zamknięte, dobra. Tam też? Też, dobra. Więc musimy powiedzieć, że jesteśmy gotowi do drogi. Ale najpierw... No właśnie. Musieli tyle czekać! Dobra, sorry, no musieliście, ale dobra. Czekamy tylko na ciebie. Możemy wreszcie ruszać do Castel Ravello? Tak. Jestem gotów. Świetnie. Poczekajcie na mnie chwilę. Założę tylko coś bardziej odpowiedniego i ruszamy. Straszna kobieta. Ciekawie. Nie wiem, czy się założyła. Człowiek? Ciekawe, cały kurwa jebany dzień, aż ona założy coś, żeby się kamuflować? Ja pierdolę, tego to są kurwa niemożliwe. Niemożliwe są. Właśnie, że się odpierdali. A gdzie się w ogóle znajdujemy? Aż tyle? Nie, czekaj, chwila. Musieli chyba przyjechać tędy. Albo przyjechać tędy przez to. Czekaj, to... Co kurwa? Kiedyś rano robiłem kiedyś zlecenie na ten. Ten wampir. Miałeś już kiedyś do czynienia z podobnym? Miałem. I jak się skończyło? Pokonałeś go? Nie musiałem z nim walczyć. Nikogo nie zabił. A słyszałeś, żeby ktoś kiedyś pokonał takiego wampira? Pokonał, tak. Ale nie zabił. Ostatecznie zabić go może tylko inny wampir. Pantery zaatakowały powóz! Trzeba pomóc tym ludziom! Niech wasza miłość zostanie z tyłu! Zajmiemy się nimi! To będzie wasza ostatnia! Na pomoc! Ratunku! Odejdź, bestio! Wal! Pomoc! Ratunku! Odejdź, bestia! Wal! Już po nich. Ruszajmy dalej. Gdyby nie wy! Mieli wiele pomoc. Szczęścia, że byliśmy na miejscu. Dziękujemy! Uratowaliście nam życie! Opowiedz mi więcej o tej winnicy, Castel Ravello. Jest najlepsza w całym Tucson. Zarządza nią stary mistrz winiarski Fabrizio. To człowiek godny zaufania? Zajmuje swoje stanowisko od lat.
Jak dotąd nie było z nim żadnych problemów. Jak myślisz, skąd plan Casa Greal na tej kartce? To ktoś z winnicy szantażuje wampira? Być może. Może to ktoś ze służby. Może nawet sam rządca. A może wino po prostu zostało skradzione? Dowiemy się na miejscu. To już niedaleko. Kapitan de la Tour! Nie spodziewaliśmy się nikogo ze stolicy. Jak tam sprawy na dworze? Słyszałeś pewnie o atakach bestii. Mamy pełne ręce roboty. Zwłaszcza, że ostatnio zaatakowała w ogrodach pałacowych. Ale mam nadzieję, że jaśnie oświeconej nic się nie stało. Miło, że pytasz, mistrzu Fabrizio. Nic mi nie jest. Wasza miłość? Nie zostaliśmy uprzedzeni. Natychmiast każę wyszykować salę bawialną. To nie będzie konieczne. Jak widzisz, nie przyjechaliśmy z oficjalną wizytą. Oczywiście. Czy mogę spytać, co w takim razie sprowadza was do Castel Ravello? Przyjechaliśmy do ciebie. Mamy kilka pytań. W tych stronach wypada się przedstawić, zanim zacznie się zadawać pytania. To Geralt z Rivii, Wiedźmin. Przyjechał do Toussaint na moje osobiste zaproszenie. To znaczy? To znaczy, że moim życzeniem jest, żebyś traktował go z należytym szacunkiem. Oczywiście, wasza miłość. Słyszysz, Wiedźminie? Fabrizio z radością odpowie na wszystkie twoje pytania. Chcę z tobą porozmawiać o winie San Greal. Służę. Jak mogę pomóc? Zrobisz mi lauda? Dobra. Podejrzewamy, że wino mogło zostać skradzione. Nie mieliście ostatnio żadnego włamania? Włamania? Nic mi o tym nie wiadomo. A kilka dni temu przeprowadziłem kontrolę stanu i wszystko zgadza się z ewidencją. Beczki leżą bezpieczne w piwniczce. Ręczę za to. Kto zawozi beczki z winem do pałacu? Mamy tutaj własny garnizon. Ci żołnierze służą nam od lat i odpowiadają za to wino głową. Widzę, że zadając pytania, daleko nie zajdziemy. Tylko marnujemy czas. Ale... wasza miłość, jak mam to rozumieć? Mistrzu Fabrizio, mamy dowody na to, że ktoś uzyskał dostęp do San Greal. A to oznacza, że możliwości są dwie. Albo kłamiesz mi tutaj w żywe oczy, albo jesteś idiotą, któremu ukradli wino i który się nie zorientował. W obydwu wypadkach odpowiesz za to. Ale... Milcz i słuchaj! Osobiście dokonam kontroli, a ty masz czas do namysłu. Jak wrócę, będę oczekiwać odpowiedzi. Przypomnij mi, w którym miejscu składowany jest San Greal? W głównej piwnicy. Tu zaraz za rogiem. Już pokażę. Trafię. Ty dasz mi tylko klucz do piwniczki i poczekasz tutaj. Oczywiście, wasza miłość. Oto on. Chodźmy, Wiedźminie. Poczekamy tu sobie, mistrzu Fabrizio. A co, jeżeli to Fabrizio szantażuje wampira? Bierzesz to pod uwagę? Ma swoje wady, ale nigdy nie poważyłby się na coś takiego. Jest bardzo lojalny. Zawdzięcza mi wszystko, co ma. Jego ojciec przehulał rodowy majątek. Jedyne, co pozostawił synowi, to wyjątkowa wiedza na temat wina. Fabrizio żył jak żebrak, dopóki nie mianowałam go rządcą Castel Ravello. Dopiero wtedy stanął na nogi.
Jakoś mi się nie podoba. To od czego zaczynamy? Sprawdźmy, czy liczba beczek się zgadza. Tu leży księga z ewidencją. Diariusz winifikacji. Fermentacja zakończona bez problemów. Obciąg znad osadu. Jest rozlew do beczek. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Dokumentacja jest prowadzona bardzo starannie. To szukajmy innego tropu. Benoit mówił, że plamka pochodziła z rocznika 1269. Znajdźmy go. Dobra. Ewelacja z roku 1269. Erwelus. Lubię. Jest mocno wytrawne. To świetne wino, masz dobry gust. Oto wino motek. Est. Est. Chyba każdy słyszał o tym winie. To najlepsze wino na świecie. Castel Ravello z niego słynie. Fioro. Fiorano. Jaskier za nim przepada. Tak. On i jego wyszukany gust. No, podejrzewałem. Nie próbuj nas szukać, nie znajdziesz. To chyba tutaj. Ponompo. Tu składują pomino. Czy nie to? O! Chwila. Kurwa. Tu coś mamy. Hangel, mamy! Jest. Rocznik 1269. I co teraz? Sprawdzimy, czy któraś z beczek nie jest pusta. Chcesz je otwierać? Na razie możemy je ostukać. Jak któraś wyda głuchy dźwięk, to wszystko będzie jasne. Pełna. Ta jest pełna. Ta jest pełna. Pełna. Wygląda na to, że wszystkie beczki są pełne. To jednak ślepy trop. Pełne może tak. Ale pytanie, czy w środku jest sangreal? Łap szpunt, młotek i otwieramy. Jedna po drugiej. A potem będziemy kosztować. Kurwa, no! Możemy zaczynać. Gotowe. Przesuń się. I jak? Wszędzie poznam ten smak. To jest dobre. Jeszcze się upije.
O, chyba trafiliśmy. O, obrzydliwe i kwaśne. Może zepsuło się w trakcie dojrzewania. To niemożliwe. To nie wino, to jakaś zlewka, która nigdy nie powinna trafić do beczki. Na pewno nie znalazła się tutaj przez przypadek. Zobaczmy, co mistrz Fabrizio ma do powiedzenia na ten temat. No to niech gada! Chuj jeden! Mistrzu Fabrizio, bardzo się na tobie zawiodłam. Ależ wasza miłość, ja... Jesteś tylko o krok od ścięcia. Mów prawdę, masz jedną szansę. Przyznaję się, sprzedałem beczkę Sangreal. Błagam o wybaczenie. Dlaczego to zrobiłeś? Skusili mnie. Płacili naprawdę dużo i dałem się namówić. Mało ode mnie dostałeś? Chciałem wykupić swój majątek rodowy. Tutaj nic nie jest moje. Mam dach nad głową, mam co jeść, ale co to za arystokrata bez własnej ziemi? Powiem wszystko, ale okażcie litość. Komu sprzedałeś to wino? Kilka tygodni temu w Barzanciarni zaczepił mnie bogaty szlachcic. Opowiadał, że jest dyplomatą i że ma na dworze świetne układy. Zaproponował, żebyśmy wspólnie ubili interes. Kilku jego klientów oferowało zawrotne sumy za choćby kropelkę Sangreal. On miał zająć się pośrednictwem. Jak nazywał się ten człowiek? Nie ujawnił mi swojego imienia. Był wysoki, czarnowłosy i mówił z zagranicznym akcentem. Twierdził, że pochodzi z Cintry. Na dworze nie ma żadnego cintryjskiego szlachcica. Naprawdę myślałeś, że nikt cię nie dowie? Byłem głupi, bardzo głupi. Błagam, niech wasza miłość mi wybaczy. Powiedz, jak przekazałeś to wino? Spotkaliśmy się pod osłoną nocy, w ruinach warowni Astre. Przyszło kilkunastu ludzi. Byli uzbrojeni i źle im z oczu patrzyło. Przywiozłem beczkę, przełożyli ją na swój wóz i rozjechaliśmy się. Każdy w swoją stronę. I tyle? Więcej ich nie widziałeś? To znaczy... Kilka dni temu przysłali posłańca. Chcieli kolejną beczkę. I właściwie byłem już gotowy do kolejnej dostawy. Tyle wystarczy. Wiem już wszystko, co potrzeba. Wasza miłość, błagam o wybaczenie. Zejdź mi z oczu! Kapitanie, niech twoi ludzie odprowadzą Fabrizia do lochu. Będzie odpowiadał za zdradę stanu. To co teraz, Wiedźminie? Teraz zastawimy pułapkę. Trzeba złapać złodziei wina. Ten cintryjski szlachcic może być naszym szantażystą. Pojadę z następnym transportem, a Damien z żołnierzami będą mnie osłaniać. Wyjątkowo się z tobą zgadzam. Zróbmy tak. Daj znać, jak będziesz gotowy. Mamy jeszcze 10 minut. Nie ma na co czekać. Zaczynajmy. Wyruszamy natychmiast. Pojedziemy przodem i obstawimy teren. Ty weź wóz i dołącz do nas na miejscu. Dobrze. Jak zacznie się wymiana, czekajcie na mój znak. Hmm.
Skąd kojarzę te ruiny? A, to przecież tym, gdzie właśnie byliśmy. Jedę trafem. Spokojnie. Teraz czekamy. To nie jest to, gdzie poszliśmy ze trafem? Ale czeka na pierdolka! Jest i pan winiarz. To nie on. Pracę na akcję. No i czeka nas ta pierdolonka, kurwa. Swędzi cię w kroczu. Na pierdolonka, kurwa. Dobra. Oj, trafiliście chyba na zły w ogóle pomysł, co? Mamy! Koniec chyba. Wydaje mi się, czy miałeś czekać na mój znak? Taki był plan, ale... Świetny strzał. Dobrze, że zareagowałeś. Mogło być różnie. Do usług. To była dobra walka. Udało nam się złapać jednego z tych drani. Chodźmy, zadamy mu kilka pytań. Wiedźminie, jeszcze jedno. Myliłem się co do ciebie. Nie musimy się lubić. Ważne, żebyśmy robili, co do nas należy. Jeżeli tak stawiasz sprawę. W każdym razie widzę, że naprawdę próbujesz pomóc. I doceniam to. Chodźmy do jej miłości. Czeka nieopodal. Zaraza, to ona tu jest? Chyba nie myślałeś, że puszczę was tutaj samych. Zwłaszcza, że liczyć się może każda godzina. Przyprowadźcie tego waszego jeńca. Trzeba mu zadać kilka pytań. Chcesz tak, gdzie powiem, że jebał twoją starą? Kapitanie, czyni honory. Kto was przysłał? Nazywają go pies i mówią, że jebał twoją matkę. Jeszcze raz, kto was przysłał? Narzeczony twojej starej. Poczekaj. Jego wola. Jak nie chce, niech nie mówi. Pomoże nam w inny sposób. Wiedźminowi na pewno przyda się przynęta na bestię z Bokler. Że co?
Zwykle nie zgadzam się na takie wybiegi, ale w tej sytuacji zrobię wyjątek. Rób, co uważasz za słuszne. Jest twój. Kapitanie, niech wasi ludzie znajdą mi mocny sznur. Taki, żeby przypadkiem się nie zerwał, jak podwisimy tego tu na drzewie. Sznur? Żywa przynęta dobrze działa na potwory. Pod warunkiem, że mogą poczuć zapach jej krwi. Ale o to już zatroszczę się sam. Co? Nie, kurwa, nie! Nie pozwólcie! Nie drzyj się i oszczędzaj siły. Przed tobą długa noc. Nie, nie pozwólcie. Powiem! Gdzie mieliście zawieść te beczki? Nie wiem. Kapitanie, jednak będziemy potrzebować tego sznura. Naprawdę nie wiem. To Hornic dowodził i tylko on wiedział, gdzie mam jechać. Ale teraz leży martwy. O tam! Ostatnio wieźliśmy beczkę do magazynu portowego. Ale gdzie teraz? To nie wiem. Naprawdę, uwierzcie. Kto cię wynajął? On mnie zabije. Na razie bardziej powinieneś martwić się mną. Co to za on? No już, gadaj. Mówią na niego Cintryjczyk. Nigdy go nie widziałem, ale wiem, że to on werbował ludzi na akcję. Tak się mówiło, że pracujemy dla Cintryjczyka. Więcej nie wiem, przysięgam. Zabrać go i zamknąć w lochu. Tam poczeka na sąd. Kapitanie, jedziemy do miasta. Zbierz ludzi i szukajcie tego Cintryjczyka. Na pewno ktoś jeszcze go widział. Tak jest, wasza miłość. Jak tylko będę coś wiedział, stawię się w pałacu. Nie wracam do pałacu. Nasza misja się jeszcze nie skończyła. Razem z Wiedźminem poczekamy na ciebie na posterunku przy porcie. No dobra. Dołączę do was. Spotkamy się na miejscu. Będziemy na ciebie czekać. Kolejny tysio! A tak poza tym... Ile tego kurwa jest? Ja pierdzielę. Tutaj jeszcze. Ja pierdolę. Panie, ja tego nigdy nie widziałem. I tyle kurwa beczek? Dobra. No, trochę tego jest w ogóle. Nie powiem. I naprawdę tego dużo jest. I gdzieś tutaj musi być. O, jest. No dobra. No nie powiem w ogóle. Czekaj, przy porcie, czyli dogonię tutaj. No kurwa, ciekawe. Proszę, że mamy trochę koron i trochę tego, tamtego. I trochę się sprzeda. Zawsze coś. Rozprówkowe.
Był też przynętą. Tu jest kurza, który chyba... Czekaj, chwila, tyle wiesz... No dobra, nieważne. No dobra. F5. I na tyle zakończymy, bo teraz będzie chyba całkiem dobra akcja. Powodem zdobymy chyba 3 punkty, a teraz muszę chyba zakończyć. Bo trochę tego będzie, bo... No trochę to potrwa. Więc co, widzicie w kolejnym odcinku. No to cześć i pa pa.